Temat na dziś to Góry Wałbrzyskie i Borowa. Podejście numer 2. Dokładnie rok temu, w połowie maja, dokładnie rok temu byliśmy w tym samym miejscu, z tym samym zamiarem. Idziemy na Borową. Nie doszliśmy. Nie doszliśmy, bo w połowie drogi złapała nas perfidna burza. Musieliśmy zrobić tył zwrot. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Ruszamy. Podchodzimy czarnym szlakiem od centrum Wałbrzycha. Taką fantastyczną, brukowaną, kamienistą drużyną, dość stromą. I potem do niebieskiego, którym pójdziemy na Wołowce i stamtąd niebieskim na Borową. Tak, od pewnego miejsca ten czarny szlak staje się już taki bardziej malowniczy, górski typowo. No i to, co jest tutaj typowe dla Gór Wałbrzyskich, to to, że długo nie idziemy. Wysoko nie weszliśmy, ale już widać ostre spady. No bo te góry słyną z tego, że są bardzo strome. Niewysokie, ale strome. Przełęcz szybka, szybka. I także od przełęczy szybka łączymy się z niebieskim szlakiem i ruszamy teraz grzbietami przez Wołowiec i Kozioł ku Borowej. Idziemy. Niebieski szlak to przede wszystkim spacer przez trzy szczyty przed główną atrakcją, czyli przed Borową, przez Mały Wołowiec, Duży Wołowiec i Kozioł, które wznoszą się na ponad 770 metrów. A potem trzeba zejść na dół do przełęczy, wyzerować tą wysokość, żeby zacząć od podstaw podejście na Borowę. O, zaczynamy podejście na Mały Wołowiec. Na K2, tak jest, na K2. No, K2, kurczę, Mały Wołowiec, niby taki mały, ale czuć go w łydkach, czuć! Proszę, proszę. Jest Mały Wołowiec, zwany Małym Kozłem. Punkt pierwszy. Haczyk. A jest po drugiej stronie na drzewie. Bardziej aktualne oznaczenie. Mniej aktualne. Bardziej aktualne. Słońce wyszło. Robi się ładnie. Ta zieleń tutaj, to wszystko fajne, piękne, takie górskie. No i teraz tak, dochodzimy do punktu, w którym rok temu skapitulowaliśmy. I to jest podejście na Duży Wołowiec. Dość strome, dość takie wymagające. I na tej ściance tu, no nie na ściance, na tym podejściu nas po prostu zmyło i wracaliśmy. Ciekawe, jak to będzie w tym roku. No to zaczynamy nasz mały wyryb. Wołowiec zaprasza. Let's go! Prawie pionowo tu jest, kurde. No, w tym miejscu nas chyba zmyło rok temu. No.
prawie wierzchołek. Jest Wołowiec. Jesteśmy na Wołowcu. Rok temu góry nie pozwoliły nam tu wejść. W tym roku się udało, przynajmniej do tego miejsca. 776. Widzimy Chełmiec po drugiej stronie. Teraz jest niewesoło, bo z tego Wołowca trzeba zejść na dół, żeby wejść na kolejną górkę. Idziemy. Dobrze, że tak, a nie tam. O, tam to by było gorzej. Tutaj ujdzie. Chyba widzimy Borową po lewej. Tak, no. Jeszcze kawałek trzeba iść. A tam w dole stacja Wałbrzych Główny. Chełmiec. Przed nami podejście na ostatni przedszczyt, czyli na Kozła. Nie jest wymagające, jest łagodne. No i sam Kozioł nie jest też jakiś spektakularny. Chociaż tu ciężko dyskutować o tym, co jest spektakularne, a co nie, po prostu podejście to podejście, a szczyt to szczyt. Tak, tutaj dopiero wyłania się przed nami Kozioł 774. No proszę, z Kozła już mamy jakiś tam widok na góry Sowie w oddali. To był punkt trzeci. Pięknie się wędruje graniami. Piękny Kozioł, piękne Wołowce. Teraz czeka nas konkretne zejście do Przełęczy pod Borową. I stamtąd zaczniemy dopiero mały wyryb pod górę. Zobaczymy jak to będzie. I jest Borowa przed nami, bardzo proszę. Z wysokości Kozła, no to tylko troszeczkę wyższa, ale czeka nas konkretne zejście i znowu podejście. Kurde, takie zejście daje w... Bo już idziemy chyba 20 minutę. I idziemy. No. Prawie na Przełęczy, ale jeszcze kawałek. Po prawej Borowa, po lewej Sucha. Sucha jest o 100 metrów niższa, no i nie ma tam wejścia. Żaden szlak nie został wytyczony na tą górkę. Na tą 3. I wszystkie przerypane. Jesteśmy na Przełęczy Koziej pod Borową. Mamy tutaj... No niedaleko jest tutaj restauracja, droga na Wałbrzych. Te wszystkie tam Wołowce, z których przed chwilą wróciliśmy. No i te legendarne wejście na panią B, która no, dziś jest wyzwaniem. Jest wyzwaniem na dziś dzień. Borowa, 35 minut czerwonym szlakiem. Dobra, zaczynamy podejście. Wybieramy czarny szlak z Przełęczy. I startujemy. A ta góra słynie z tego, że nie jest delikatna.
wszystko już mam mokre. Plery, całą koszulkę. Ale już się wyłania końcówka. Tak jakby. Tak, to są ostatnie metry przed szczytem. Jeszcze kawałek. Rok czasu snucia fantazji, planów, rozważań nad tym, jak to poszliśmy na Borową i nie doszliśmy i że trzeba kiedyś tu będzie wrócić i jesteśmy. No szczyt jest zalesiony, tutaj stąd nie ma jakichś widoczków, ale na szczęście jest wieża, z której widoczki będą. Za chwilę podejdziemy. Jest tu fajna wiata na górze, pod którą nie jeden nocował. Nawet wiemy o niektórych, znamy. Wieża. Jest jakiś widok wreszcie. Chełmiec przebijający słońce przez chmury. Wałbrzych po tamtej stronie. Ślęża w oddali. No i po prawej stronie Góry Sowie. A tutaj mamy, o proszę, Wali Górę na wprost. Tam chodziliśmy rok temu. Zapraszam na film pod tytułem Trasa Mieroszów Jedlina Zdrój. Tak to wygląda. Pozdrawiamy z samej góry. Schodzimy na dół. Kto nie ma całego dnia. Kto nie ma całego dnia, ten nie ma faktycznie. Schodzimy na dół. Znam takich, którzy nie lubią chodzić po tych kratowanych schodach. Ja też nie lubię, bo tam jest taki widoczek, który pokazuje, jak wysoko się jest. A nie każdy lubi widzieć, jak wysoko jest. Biorę tutaj z tej Borowej kamyczek jeszcze. Taki na pamiątkę. Gdyby może ktoś chciał ten kamyczek, no to niech napisze, że go chce. To będzie jego. Dobra, opuszczamy Borową i śmigamy na dół. Czerwony szlak. No i czerwony szlak jest, no zejście tutaj i podejrzewam, że wejście również byłoby dużo łagodniejsze niż czarnym idąc, tak jak szliśmy. No ale to przynajmniej się zapoznaliśmy z jednym i z drugim. Czarny to jest chamski szlak, a czerwony momentami jest upierdliwy. Tutaj można sobie wybrać drogę tędy. I sobie skoczyć na główkę w dół, albo tak bardziej naokoło. Proszę, jaki tu jest skos. Taki jest skos. W szlakach pod Borową piękne, przestrzenne widoki. Schodzimy jakby już z tych wysokich partii. Robi się tak jak lubię.
jest to takie bardzo ładne widokowe zejście, bo my wybraliśmy z Borowej trasę zejście czerwonym szlakiem od strony południowej, bo jeszcze jest od strony zachodniej, który no, byłby szybszy, ale zeszliśmy sobie od strony południowej. Potem dołączyliśmy do czarnego szlaku, czarnym do zielonego i teraz tym zielonym zmierzamy do Wałbrzycha, bo dość późno żeśmy się dziś wybrali na tą trasę, więc nie będziemy kontynuować, a tutaj stąd można iść na Jałowce, można iść na Jedlinę, tam można iść na Nową Rudę, w ogóle można iść w świat daleko. Dziś idziemy do Wałbrzycha, jutro będziemy kontynuować. Rozdroże czarne, tu się zielony łączysz w czerwonym i do Wałbrzycha zostaje pół godziny drogi w dół. A tutaj mamy jeszcze widok na naszą dzisiejszą trasę, tam od lewej strony ku prawej. Tak szliśmy. Wydaje się, że to nic, ale jednak to nie było nic, to nie było nic. To jest ta piękna majowa zieleń. O, wychodzimy z lasu i proszę. Nasza dzisiejsza trasa, proszę bardzo. To wszystko w świetle zachodzącego słońca. Jeśli ktoś chodzi o 20 w góry, to jesteśmy to my. A za chwilę wyjdziemy do Wałbrzycha i na dziś skończymy naszą wędrówkę. Jutro kolejny dzień.